Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj spotykamy się w kolejnych hashtag Szpony Kitulca. I jak widać na załączonym obrazku, przygotowałam dla Was jeszcze trochę jesienną, ale już trochę świąteczną propozycję paznokci, które są głównie matowe. Trochę błysku nie zabraknie. Musimy wczuć się już trochę w taki świąteczny klimat, ponieważ mamy kolędy w sklepach, prezenty na półkach, więc jedziemy z tutorialem. Ku przypomnieniu, mam już przygotowane paznokcie. Na moją naturalną płytkę jest położony akryl. Niektóre paznokcie, jak widać, są też przedłużone. Niestety trochę się połamałam. I tak jak widać na załączonym filmiku, załączonym obrazku, w tej chwili nakładam lakier bazowy. Jest to Base Hard. Jest to opcjonalne. Polecam, ponieważ mamy grubszą warstwę i jednak ten lakier, te paznokcie będą wzmocnione. Nakładam jedną warstwę, utwardzam i przechodzimy do kolorów. Kciuk pomijam, ponieważ na kciuku będzie to samo co na paznokciu wskazującym, na palcu wskazującym. I na wskazującego palucha, pazura, nakładam przepiękną, głęboką, taką leśną zieleń. To jest wyjątkowa zieleń, naprawdę rzadko się spotyka nawet w zwykłych lakierach taką zieleń, a co dopiero w hybrydach. I nakładam jej dwie warstwy, każdą oczywiście utwardzam. A po nałożeniu dwóch warstw biorę mój ostatni, mi ulubiony lakier, a raczej top matujący. To jest Top No Wipe, czyli top, który jak nałożymy i utwardzimy, nie musimy już przemywać cleanerem. I przechodzimy do paznokcia środkowego, tak zwanego fakasa. I nakładam znowu dwie warstwy tej pięknej zieleni, ale nie będzie na tej zieleni już topu matującego, ponieważ tutaj będzie działa się magia. Będzie podwójny błysk i nawet wzorek. Ale zanim przejdziemy do wzorków, przygotuję sobie jeszcze dwa kolejne paznokcie na palec serdeczny, paznokieć serdeczny oraz na malucha. Będę nakładać przepiękny, głęboki burgund, lekko z takim fioletowym podtonem i jego również nałożę dwie warstwy, każdą utwardzam. I maluch oczywiście również będzie matem, więc jako ostatni krok na maluszku nakładam ten piękny top mat No Wipe oraz go utwardzam. I przechodzimy do magii na tych dwóch paznokciach, czyli środkowym i serdecznym. Na te dwa paznokcie nakładam Top Shine No Wipe i to jest top, którego również nie muszę przemywać, ale na nim będziemy tworzyć właśnie efekty połyskujące, tak zwane pyłki. I do tworzenia tych wzorków będę potrzebować zwykłych pasków do tworzenia manikuru frenchowego. Takie paski dostaniecie w każdej drogerii, nawet w sklepach, a raczej hipermarketach spożywczych, na działach kosmetycznych. I tak jak widzicie, będę przyklejać najpierw jeden pasek, tak raczej na środek paznokcia, i od skórek wcieram bardzo intensywnie pyłek metal glass, czyli pyłek, który tworzy nam efekt szkła, efekt pięknej tafli szklanej. I później przyklejam drugi pasek i pomiędzy tymi paskami uzupełniam luki, wcierając właśnie ten pyłek. Następnie otrzepuję pyłek, nadmiar pyłku, odczepiam tasiemki i mamy przepiękny wzorek. Powtarzam te kroki na paznokciu serdecznym, czyli robię ten sam wzorek, ale już na burgundzie.
i po odczepieniu tych pasków ten pyłek, ten efekt muszę zabezpieczyć, więc ponownie nakładam Top Shine No Wipe i efekt Metal Glass już mamy zabezpieczony i możemy przechodzić do kolejnego efektu. Na tym etapie można już zostawić te paznokcie, też mi się podobają, ale doszłam do wniosku, że zrobię jeszcze jeden efekt, a czemu by nie. A więc na wierzch tego topu nakładam bardzo ładny, opalizujący pyłek, który jest trochę takim kameleonem. Zależy pod jakim kątem na niego spojrzymy, on będzie nam nadawał trochę inny kolor tych paznokci. Tym bardziej, że na jednym paznokciu lakierem takim pierwszym jest zieleń, na drugim jest burgund, więc będzie to inaczej wyglądać. Jak ten pyłek wetrę, jestem pewna, że on już wszędzie dotarł, omiatam nadmiar szczoteczką i następnie znowu muszę go zabezpieczyć, więc nakładam kolejną warstwę Top Shine No Wipe, utwardzam w lampie i koniec. Mamy zakończone nie dość, że te dwa paznokcie z efektami, to już wszystkie paznokcie są dokończone. I mamy coś takiego. Te wzorki trochę mi się kojarzą na tych dwóch paznokciach z takimi laseczkami świątecznymi. Wiecie pewnie zapewne o co mi chodzi. Więc kolory mamy tutaj jesienne, ale połączenie tych efektów i tego wzorku już wprowadza nas trochę w taki świąteczny nastrój. Więc tak jak widać, propozycja jest dosyć łatwa, ale wydaje mi się, że ciekawa. Dajcie znać, co wy na to i mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.